Tragedia na przełęczy Diatłowa To była zima roku 1959, a na horyzoncie młodości i przygody piętnastu studentów i absolwentów Politechniki Swierdłowskiej wyruszyła wyprawa na przełęcz Diatłowa w górach Ural na terenie ówczesnego Związku Radzieckiego. Miała to być ekscytująca i wymagająca wspinaczka, która miała dostarczyć im niezapomnianych chwil i doświadczeń. Niestety, coś strasznego stało się podczas tej wyprawy, a tajemnica tragedii wciąż pozostaje nierozwiązana. Grupa była złożona z doświadczonych wspinaczy i turystów górskich. Przez kilka dni zdobywali szczyty, zdobywając nowe umiejętności i poznając uroki surowego zimowego krajobrazu. Jednak 1 lutego 1959 roku wszystko nagle zmieniło się. Grupa postanowiła zakończyć wyprawę na przełęczy Diatłowa, ale na nieszczęście stan pogody nagle się pogorszył. Przez ulewny śnieg i wichury trudno było zorientować się w terenie. W pewnym momencie grupa zdecydowała się rozbić obozowisko na stoku przełęczy i zaczekać na poprawę pogody. Dni mijały, a wyprawcy nie wracali. Ich rodziny zaczęły się martwić i wreszcie zgłosiły zaginięcie grupy władzom. Rozpoczęto poszukiwania, które szybko prowadziły do odkrycia namiotu, w którym nocowali. Co dziwne, namiot był pusty, ale wydawało się, że opuszczono go w nagłym pośpiechu. Wyprawcy zostawili wszystkie swoje rzeczy, co sugerowało, że musieli opuścić namiot w środku nocy w skrajnym pośpiechu i panice. Podczas poszukiwań ciała pierwszych z zaginionych studentów zostały znalezione na stoku przełęczy. Byli oni ubrani jedynie w bieliznę, a ich ciała wykazywały oznaki ekstremalnej hipotermii. Wydawało się, że próbowali wrócić do namiotu, ale byli zbyt osłabieni, by to zrobić. Była to jedna z przyczyn ich śmierci. Jednak to, co przyszło dalej, było jeszcze bardziej przerażające. Ciała kolejnych członków grupy zostały odnalezione w różnych miejscach w okolicach przełęczy. Niektórzy mieli obrażenia fizyczne, takie jak pęknięcia czaszki i złamane kości, które nie mogły być wynikiem naturalnych przyczyn. Jeden ze studentów zupełnie stracił język, co jeszcze bardziej przyprawiało odreszcze. Sprawa stała się enigmatyczną i przyciągnęła uwagę mediów. Sformowano specjalną komisję śledczą, ale śledztwo nie przyniosło rozwiązania. Wyjaśnienie śmierci tych młodych ludzi wciąż pozostaje tajemnicą. Istnieje wiele teorii, od napaści zwierząt, przez tajemnicze zjawiska pogodowe, po niejasne działania ludzkie lub nawet związki z tajnymi eksperymentami militarnymi. Tragedia na przełęczy Diatłowa pozostaje jedną z największych nierozwiązanych zagadek kryminalnych w XX wieku i pozostaje wpisana w historię jako przerażający i niejasny incydent, który wciąż budzi ciekawość i lęk.